Ludzie są zmęczeni już, ja tutaj nie chciałbym być Jezusem, ale jestem często i widzę, co się z tymi ludźmi dzieje. Po raz kolejny zabieram głos tylko po to, aby prosić Pana, aby Pan spełnił postulat Pana Prezydenta. Ale proszę, przerywam sprawozdanie Prezydenta, dlatego, że uważam, że w pierwszej kolejności do głosu należy dopuścić mieszkańców, niech nam przedstawią te swoje problemy. Pan nie powinien być nigdy przewodniczącym. Ja wiem. Głosowane. Bo pan jest pieniądz, a nie kto inny. Ja bym się sama nie zalała. Zalało mnie państwo. I państwo jest za to odpowiedzialne. Między innymi Kuzo, który nie uporządkował, nie zrobił nic, żeby nas nie zalało. To... Panowie władze, radni, brak wam odwagi zderzyć się z ogromem nieszczęść pogodzian, z których wielu utraciło wszystko, dorobek wielu pokoleń. Przyjedźcie do nas, obejrzyjcie tę tragedię. Pomóżcie tym ludziom.